Haczów był kolejnym miejscem w regionie, gdzie zorganizowano uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski. Na konferencji naukowej rozmawiano o polskich męczennikach, od świętego Wojciecha do błogosławionego Jerzego Popiełuszki. To była kolejna, już 11. odsłona podkarpackich uroczystości związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Każdej towarzyszy konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom formowania się państwa polskiego postrzeganym przez pryzmat chrześcijaństwa. W Haczowie przypomniano rolę polskich męczenników w budowaniu tożsamości narodowej, zaczynając od świętego Wojciecha. Jest bez wątpienia święty Wojciech takim pierwszym patronem Polski, choćby z tego względu, a może przede wszystkim, że został patronem metropolii gnieźnieńskiej, która stworzona w roku 1000 stworzyła właściwie Kościół Polski jako osobną prowincję kościelną. Kolejną wielką postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki i jego wpływ na losy ojczyzny przypomniał ksiądz Stanisław Małkowski. Profesor Zbigniew Branach mówił zaś o zamachu na Jana Pawła II i znakach opatrzności Bożej. Gdyby ten zamach wtedy do końca się udał, czyli papież zostałby zastrzelony, to przypuszczalnie ten komunizm w naszym regionie świata byłby do dziś. Haczów jest szczególnym miejscem współistnienia Kościoła i państwa. Namacalnym tego dowodem jest licząca ponad 550 lat drewniana świątynia wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół rzymskokatolicki i Kościół jako instytucja i Kościół jako budowla jednoczył naród. Jednoczył naród i dalej jednoczy. I to musimy przyjąć i to kontynuować. Tysiąc50-lecie Chrztu Polski uczczono też w Stalowej Woli Rozwadowie. W klasztorze braci mniejszych kapucynów w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego odbył się koncert oratorium Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę, Roberta Grudnia. Wykorzystano w nim fragmenty utworów największych polskich poetów, m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Nie zabrakło też słów świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roli narratora wystąpił pochodzący ze Stalowej Woli aktor Maciej Zakościelny. Forma oczywiście, jeśli mówimy o czymś, co jest bardzo poważne, co dotyczy naszej historii, no ma to formy w jakiś sposób poważną, ale chcemy właśnie, aby to było atrakcyjne w postaci recytacji współczesnego aktora, znaczy aktora młodego pokolenia, aby on też właśnie bardziej językiem, prawda, współczesnych sobie osób, prawda, przekazywał właśnie te ważne treści. Jest to wielka i sławna cnota męstwa takiego, miłością Bożą zapalonego, o której Pan Chrystus mówi. Niech Bogu Ojcu cześć będzie, niech Synem niech na świat cały, Duchowi pociech w nim wszędzie.